We wtorek w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rzepinie burmistrz Sławomir Dudzis podziękował wszystkim wolontariuszom, którzy kwestowali podczas 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rzepinie. 31 wolontariuszy z Rzepina, Kowalowa i Starościna kwestowało od wczesnych godzin rannych. Najwięcej pieniędzy zebrał najmłodszy z wolontariuszy, Wojciech Utracki. Burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis wraz ze swoim zastępcą Krystianem Pastuszakiem i dyrektorem Miejskiego Domu Kultury Tomaszem Sidorkiewiczem na ręce wolontariuszy złożyli podziękowania i upominki od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przypomnijmy, że dzięki dobrym sercom i hojności mieszkańców gminy Rzepin podczas 25. finału WOŚP udało się zebrać kwotę 63 115 zł.